Rozmawialiśmy sobie o, o myślach, o subiektywności, no bo to się z tym łączy. Tak samo ważne i teraz jak nieważniejsze są emocje. Cała ta wiedza, którą y, gdzieś tam. E, te mapy poziomu świadomości, kochani. To też mogą. No, też mogą. Dobra, no, to i to i co. Aha, bo tam też idą. No. E, to. Nic nam nie pomogą myśli, samokontrola myśli, rozumienie subiektywności, jak nie kontrolujemy emocji. Czyli jedno z drugim jest związane w stu no i jak nie ogarniemy tych dwóch światów, to niestety, ale sorry, Batory, cała przemiana jest opóźniona albo utrudniona, a czasami się może wręcz okazać niemożliwa do, 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 do wdrożenia. Jesteśmy świadomi... Póki nie uderzy w nas emocja. O, tak, tak to wygląda. można by, nie? Że Oświecenie trwa, dopóki nie uderzy w nas. Staniemy z byka tak. sami sobie. <głos> <głos> to jest taki mentalny byk. Bachnie I cię nie ma. No i teraz przed wami już mapa poziomu świadomości. Arcydzieło, które trzeba tu zrobić duży, duży ukłon w stronę Davida Hawkinsa. No, umie facet. Trzydzie... I teraz, kochani, 30 lat. Badał jako psychiatra, psycholog, ekspert duchowości, świadomości. Teraz 30 lat badał temat. Poświęcił swoje życie. 90% swojego życia był biedakiem, ale idea była niesamowita, żeby ogarnąć taki temat. I w odróżnieniu od Freuda nie, nie badał tylko tych psychicznych, ale też tych zdrowych, także tutaj jest tyle no, Przede wszystkim zdrowych <grym> chyba nawet, no. Chociaż w tej psychiatrii to tam też musiał mieć niezły Meksyk. <grym> ale to, co on ogarnął w 30 lat, waszym zadaniem jest i przy tej wiedzy, którą dostaliście wcześniej w połączeniu z tym, wy to możecie ogarnąć w, i teraz w zależności jak szybko wam te aha będą zaskakiwać, ale to są albo tygodnie, albo miesiące, albo kilka lat. Jak ktoś w to wejdzie, nie ma zupy, żeby z takim uproszczeniem całej tej gry robić to wielo, wielo, wieloletnie. Jeżeli wy na poważnie chcecie przejść transformację, jeżeli na poważnie traktujecie to, to to jest niemożliwe, żeby tego nie ogarnąć, jak to będzie priorytetem w waszym życiu. Bo nigdy w dziejach ludzkości nie było to tak ułatwione, czy droga do przebudzenia, droga do oświecania się, tak jak to jest dzisiaj. Także za sprawą Davida Hawkinsa, co prawda ja już dochodziłem do tego, żeby aż tak to poukładać, ale jeszcze by pewnie kilka albo kilkanaście lat minęło, zanim bym poukładał te emocje w ten sposób, bo już miałem pomysł na to, żeby to właśnie emocjami układać. No, ale ten skurczybek zrobił coś, czego ja bym nie zrobił, czyli poukładał je w, w, według w ogóle energetyk od najbardziej wyniszczających do coraz lżejszych i potężniejszych. To mi nie świtało ani, ani, ani me, ani B, I to jest w tym geniusz, że wiemy, gdzie się znajdujemy, wiemy, jaką emocję mamy no to jest coś nieprawdopodobnego. No ja myślę, że to jest taka świetna nawigacja XXI wieku. Mapa, która pomoże człowiekowi siebie odnaleźć, zdefiniować na dzień dzisiejszy, w jakim momencie jest kanał, na jakich aspektach, że tak powiem, no nie fungają pewne rzeczy i jak ruszyć dalej. Tak naprawdę gdzie ruszyć dalej, bo to jest obszar emocji dla mnie do tej pory, zanim się nie zapoznałam z tą mapą, był tak obszerny, że wyjście z jakiegoś poczucia bardziej depresyjnego do radości, no to to jest po prostu taki taki, że tak powiem, dystans. I teraz pokonanie tego, o tak, to jest praktycznie niemożliwe. I dzięki temu, że on ułożył te poziomy, to my tak naprawdę mamy jak schodki. Teraz my po prostu możemy się wspinać po każdym schodku ze schodków tak naprawdę, krok po kroku, krok po kroku. I dzięki temu lepiej jesteśmy w stanie poznać siebie. To jest fajne. A jak poznamy siebie, no to współpraca z samym sobą już jest znacznie łatwiejsza. Ja pamiętam, że zanim odkryłem Hawkinsa i tą mapę, dla mnie samokontrola była, czułem się dobrze albo źle. I to był, to już jest i tak dobrze, nie? Czyli to jest tak z tą interpretacją, głupi, mądry. To jest i tak przełom, to jest, to jest wow, to jest game changer. Że mogę kontrolować i czuć się dobrze albo źle. Ale teraz my mamy możliwość zabawy niuansami między wstydem a winą. Wiemy, czym jest depresja, a czym żal, a czym strach, a czym żądza, a czym złość, a czym duma. I teraz, jak my zaczynamy rozróżniać to wszystko, to my, jak chirurdzy, możemy teraz na naszym ciele zacząć, yy, no, operację wzrastania, przekraczania tych poziomów, ale jak my nie potrafimy nazwać emocji, jak my się czujemy, to my nie wiemy, skąd my idziemy. Jak nie potrafimy nazywać tych emocji wyższych, to my nawet nie wiemy, dokąd idziemy. Czyli to jest, no jest że nie dość, że nie wiemy, gdzie idziemy, to jeszcze nie wiemy, nie wiemy, gdzie my jesteśmy. No to żadna nawigacja by nie, nie pomogła. Nie? No. no i myślę, że słowem wstępu fajnie zamknie to w ogóle w faktu tej relacji z innymi ludźmi. Że mapa świadomości dała mi możliwość w ogóle zrozumienia, gdzie się znajduje osoba, z którą w tym momencie rozmawiam czy obcuję i dopasowania się do poziomu wibracyjnego tej osoby. No bo nie ukrywam, że bardzo często, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto jest w skrajnym przeciwieństwie tej mapy, no to nawet jednej części, to nie to jest, że ciężko się dogadać. To się nie da dogadać. To po prostu jakby się mówi na dwóch zupełnie różnych językach. Natomiast mając świadomość tej mapy, my jesteśmy w stanie po prostu przeskoczyć na pewne neutralne tematy i jest okej. Okay. Dalej można funkcjonować, rozmawiać, żyć. Natomiast ja pamiętam, jak jeszcze początki, jak się poznaliśmy z Dawidem, gdzie on był przesuper, piór radością, <laughs> rzygał ten, <tęcz. śmiech> A tu ludzie generalnie zdołowani, bo ostatnie pieniądze poświęcili na zawody, turniej, przegrali, marzenia życiowe poszły się rąbać, wszystko się poszło rąbać, kasy nie ma i w ogóle <laughs> zmieni interpretację, życie jest piękne. <laughs> no i wiecie, od razu mentalnie jest tak. <laughs> Dlatego ta mapa świadomości, super sprawa, bo ona pokazuje tą drogę którą tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam odbywa w tą i z powrotem. No i myślę, że tyle w słowem wstępu nam <śmiech> <śmiech> no I Teraz jak sobie zaczniemy tłumaczyć to, o co dokładnie chodzi. Mamy tą pierwszą siłę tak zwaną i to są emocje po prostu ciężkie do życia. Jak mieliśmy pecha i nasi starzy nie ogarniali tematów Dalaj Lamy, no to macie 95%, że to była wasza kraina. To było wasze dzieciństwo. No może nie wczesne, bo wczesne to ciężko dzieci zniszczyć, ale ci rodzice, którzy się bardzo starali, żeby ich dzieci były dobrymi uczniami, żeby były przykładem, no to im się pewnie poudawało. Także już od najmłodszych lat jest w nas zasiewany strach, żądza do tego, żeby być innym, mieć inne rzeczy, pożądać rzeczy, mieć lepszy telefon. Złość, duma, no to wszystko od najmłodszych lat jest nam wbijane do głów. A nawet jeśli w chacie jest OK i ktoś ma takie szczęście jak Twoja Sara, to potem trafia do szkoły. I tam lekcje odrabiają i koledzy, nie? Albo nieświadomi nauczyciele. Gdzie też jest czasami fajnie, nie? Pamiętamy, nie? Jak było jeden, dwóch terrorystów, jeden, dwóch fajnych i. 10 neutralnych, nie, i była cała ekipa. I ci ludzie nas wychowywali. I co robili, zasiewali w nas tę energię. I teraz, co jest ciekawe, że nawet nie ma takiego dużego znaczenia, co my mówimy. Dużo większe znaczenie ma, jaką mamy energię. I teraz, jak na przykład kogoś może irytować to, że ja jestem taki wesoły, jaki się ciągle śmieje, no jak ja jestem na radości. Tak, radość ma się podobać, no nie wiem, na przykład dumie, albo strachowi, albo winie? To jest nierealne. To jest tak, jak ja bym nadawał na oczywiście RMF Max, a ten ktoś na Radio Maryja. No jak my się mamy dogadać? To jest nie do dogadania. Zupełnie inna czasoprzestrzeń, zupełnie inny styl, zu, zupełnie coś innego. I teraz, jak ja zacząłem rozumieć te poziomy świadomości. Bo to na kiedyś było tak, że ktoś był na strachu, a ja z poziomu odwagi mówię: Uratuję cię, wystarczy wejść do rzeki, rób, działaj, i skocz. Tak, i lecimy, nie? Lęk wysokości, wyskocz z samolotu. No, nie ma problemu, nie? Proste. Jak jesteś na odwadze, wtedy to jest proste. Ale jak jesteś na strachu, to co to był Miota? Strach, boisz się. I tu jest taki pierwszy myk, ile razy. Wy chcieliście kogoś przekonać do czegokolwiek, no. <laughs> i te fale radiowe się tak rozjeżdżały, i teraz najlepsze, i wy się dziwiliście, że ta druga strona nie rozumie. <laughs> Zejdzie to? No i teraz jest czarno na białym. Jak się ma złość dogadać ze strachem? Jak się ma duma dogadać z tym? A teraz idźmy jeszcze dalej. To nie jest tak, że my jesteśmy na jednym poziomie. Tylko my jesteśmy miksturą tych wszystkich poziomów. I ktoś ma w sobie 20% strachu, 5 rządzy, 20 winy, 30 wstydu. Wiecie. I, to jest, I każdy jest jeszcze takim totalnym, unikatowym stworem. I w ciągu dnia jeszcze mu się to zmienia: 30 Ta, razy. Bo czy się najadł, czy się wyspał, czy się nie wyspał. Wiesz. I teraz tyle jest zmiennych, że to jest po prostu niesamowite. I my się dziwimy. No i teraz upraszczając jakby tą zabawę, mamy, mamy te poziomy i teraz musicie wiedzieć, że to są jak zaszczepione w was myśli, tak samo macie zaszczepione emocje. I albo macie więcej strachu w swoim życiu, złości, dumy, patrzycie na innych z góry, i nic są gówno. To jest tak jak dużo osób ma właśnie ten odruch z pisem, że oni są głównym i tak dalej, on wie lepiej, powinno być tak, a nie tak. To jest duma. <laughs> Także uwaga, uwaga. Ale nie idę, nie głosuję, bo nie ma sensu. <laughs> można i tak, nie? I jak można nie głosować. <laughs> no i teraz, kochani, wdrapując się na górę na poziomie mocy, my już zaczynamy latać. Tu już jest unoszenie się w powietrzu, tu już jest lekko. Pierwszym poziomem, odwaga, gdzie de facto się tak myśli, nie? że jak jest się odważnym, no, to jest taka super hero. Wibracja, jak ktoś jest odważny do życia, odważny do biznesu, odważny podejdzie do kobiety. Odważny, odważny, że to się wydaje jako taki prime. A to na tej liście jest dopiero yy, witamy w krainie dopiero yy, bo super bohaterów życia, a nie że ty już jesteś na jakimś topie. Bo jak jesteś odważny, to ty dalej potrzebujesz odwagi. Ty dalej nie rozumiesz. <laughs> Czyli to jest tak, z tym mam nadzieję, wierzę w siebie. A potem jest dopiero rozumiem, dla, co z czego wynika. I między jestem odważny do życia, a rozumiem, co z czego wynika, to jest przepaść. I dlatego tutaj jest tak samo, jak my właśnie rozmawiamy, że chcielibyśmy, żebyście jak najwięcej tych rzeczy zrozumieli, żeby zaskoczyły, żebyście znaleźli sami na siebie słowo klucze, bo to jest przepaść między rozumiem, a stałem się odważny, bo coś tam się nauczyłem. I ciekawe jest to, mnie to bawi zawsze, że ta neutralność. Jest potężniejsza energetycznie od yy, odwagi. A ja mam przyjaciela komornika, który jest właśnie idealnie na neutralności. No i wyobraźcie sobie, żeby być komornikiem na radości. Raz wiecie, wchodzicie komuś do chaty, no i tak powiedziała: Zmień interpretację. Okay. <laughs> Pomagam ci stać się bardziej ambitnym. I tak samo, ale w ogóle ciekawa, ciekawa interpretacja, że on mi kiedyś powiedział, to nie jest tak, że on tych ludzi okrada. On pomaga tym poszkodowanym, którym oni nie oddali. Jak na jego patrzę, mówię, to no w, w sumie racja, nie? To nie jest, że on krzywdzi. I teraz neutralność, gdzie nie masz chuśtawki w lewo ani w prawo, do życia lżejsze niż ura, optymizm i odwaga. Później mamy y, piękną, co, ochotę, tak? Ochota jest, czy ten, akceptacja, ochota. Czyli już taka zmasowana działanie, tu optymalizacja, wszystko mądrzej, lepiej, skuteczniej, mm -hmm. efektywniej. Y, jeszcze lepsze niż odwaga, gdy mamy zorganizowaną tak jakby odwagę, która już przyszedł do przodu. I teraz co ciekawe, że to się wydaje, że to są ci liderzy i to są tak naprawdę ludzie sukcesu. Którzy osiągają, zdobywają sukcesy wielkie i tak dalej, muszą mieć w sobie odwagę, muszą mieć w sobie e, też ochotę jakąś do działania. Ale akceptacja jest lżejsza do życia. Kiedy już akceptujesz, akceptujesz to, co masz, akceptujesz ludzi, akceptujesz deszcz. Po prostu wszystko akceptujesz. Nie podpinasz się Luźna na dupka. I teraz ile jest osób takich co luzik nie? Coś tam zrobił, A, spoko. Już nic się nie stało. No hit. Że mniej agresywna jakby wibracja jest fajniejsza do życia. To jest niesamowite, że my nigdy, nie, w moim mniemaniu, przynajmniej też jako sportowca, nie było tak, że fajniejsze życie jest takie spokojne. Tylko że jest jednak energia, ciśniesz, robisz, walczysz, masz ten power, i idziesz do przodu non stop. E -e. Fajnie jest tam, gdzie jest ludzi karbuzik. Taki totalny. To jest niesamowite. Bo motywacja ma coś takiego jakby agresor pewien, budowany. I w zasadzie większość ludzi, którzy się zajmują sportem wyczynowym, albo nawet się zajmują jakimś tam biznesem nastawionym na szybką kasę, szybki zysk, to wszystko jest nasycone silnym oczekiwaniem, silnym parciem do przodu. Pragnieniem. Pragnieniem dokładnie. I teraz to jest tak naprawdę taka, no troszeczkę taki kołowrotek, bo z tego nie da się wyjść. Bo tak naprawdę, już potem pod koniec dnia nie chodzi o to, że spełnię swoje oczekiwania, bo ich się nie da spełnić. No i to jest właśnie yy, tak, jak fajnie to powiedziałaś, kiedy ja odkryłam u siebie, że wejście na luz, na neutral w sporcie wyczynowym pomaga mi osiągać więcej, być bardziej produktywną, potem w biznesie jest dokładnie tak samo. To nagle się otworzyły dla mnie bramy niebios. Bo ja mogę robić mniej i dostawać więcej, mniej się spinać, mniej się stresować. Gdzie dla mnie zawsze było, wiecie, przekonanie, 8 godzin na sali to jest trening. Jak można w godzinę czy w pół godziny zrobić to samo, co ktoś w osiem. No i właśnie tu sztuka polega na tym, że jak coś przestaje być dla ciebie ciężkie, to ty jesteś w stanie pracować znacznie mocniej, intensywniej. To tak, że ty dołożymy Nie dołożymy czujesz... do tego rozum. To efektywniej, szybciej. A to, że nie, ty nie czujesz obciążenia tej pracy, wynika z tego, że jesteś po prostu znacznie bardziej wydajny, bo masz ten luz i nie jesteś obciążony tymi wszystkimi myślami, tym wszystkim. I to jest generalnie stan, do którego ja bardzo długo dążyłam, zresztą Dawid wie, żeby się nie podpinać, a wejść sobie właśnie w tą neutralność, bo neutralność daje luz, spokój i znowu przestrzeń. I tam się mogą realizować kolejne rzeczy. Natomiast, kiedy jest podpięcie, ciśnienie, to robimy wszystko pod ciśnieniem. To jest tak, jakbyśmy mieli bacik nad głową, i on cały czas nas trzepie, 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 i my działamy, ale mimo wszystko jest cały czas bad. Dlatego te wyższe, te nawet początkowe wyższe stadia na mapie świadomości, na mapie świadomości Hawkinsa są piękne, że one tak naprawdę dają swobodę, lekkość. I my nagle nie musimy zapieprzać, tylko my działamy. To mała różnica. Zapieprzać, a działać. W tym słowie, nie? Mm -hmm. No i teraz mamy tutaj... Pierwsza strona to był negatywizm. Ciężkie życie. Trudne, waleczne. Jak już dochodzimy od odwagi do rozumu, już mamy turbo lekkość, ale dalej jesteśmy w umyśle. Dalej to jest kraina zaglądania do głowy, analizy i się zastanawiania. I dopiero po przekroczeniu poziomu rozumu, który jest Hyper trudny, bo trzeba już wyłączyć logikę. Tu już mówimy: Papa na poważnie myślą, mówimy: Papa na poważnie wszystkim interpretacją. Wchodzimy do krainy, gdzie zaczynamy bardziej odczuwać rzeczywistość. To jest miłość. I to jest abstrakcyjna w ogóle e, wibracja, bo ona jest tak zanieczyszczona obecnie przez wszystkie myśli, umysł, analizy. E, no, w ogóle, miłość pomylona całkowicie z pragnieniem drugiej osoby, co z zakochaniem tak. i tak dalej. Bycie na tych najwyższych poziomach to jest niemalże poziom abstrakcyjny, ale żeby być na, w każdej sytuacji życiowej na tych poziomach. O, tak, tak to doprecyzować. Bo jak widzicie szczeniaczka, to przez chwilę może się wam udać być na miłości. Tiu, 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 nie? Zobaczycie swojego chopa, no może nie, wiesz, nie aż tak jak ze szczeniaczkiem fajnie, <laughs> No gdzieś tam jako tako, ale no nie szczeniaczek, bo do szczeniaczka to nie wiem jakiego rycerza musielibyście mieć na białym koniu, mnie panie, żeby było aż tak miłe jak ze szczeniaczkiem. Także szczeniaczka będzie ciężko przebić. No i teraz krok dalej. Radość, luz, pompka. Całkowity joy z życia. Full, joyful. No problem jest taki, zgodzisz się ze mną na pewno Dawid, że logika fajnie załatwia te poziomy do logiki. Ona na ona jest jak katapulta. Logika powoduje, że możesz de facto z depresji bardzo szybko wlecieć w te wysokie, bo ty jesteś w stanie wytłumaczyć, Ta, tak jak interpretację, mi... zrozumieć myśli, zrozumieć emocje. Dokładnie. Natomiast logika na wyższym tak blokuje, że ty nie jesteś w stanie poczuć miłości. No bo to jest abstrakcja. Dla logiki miłość jest abstrakcją, to jest tak. dla logiki radość jest abstrakcją. Po co, po co abstrakcją. kupować kwiaty, jak można po pięciu latach do Egiptu polecieć? Albo zrobić przelew na konto <gry> Zobaczcie, po co robić Po co przywieźć jakąś czekoladkę Jak co to zmieni Przecież i tak mnie kocha To nie jest, rozumiecie Jak robisz coś dla kogoś Bo coś czujesz Masz po prostu wobec tej osoby to ty, ty jesteś dobrym człowiekiem Ty jesteś człowiekiem, który sprawia radość innym <gry> A nie, że ty to musisz na logikę Czy warto, czy się opłaca go już tam nie ma, nie Tam już robisz rzeczy bez sensu bo miłość na wyższych poziomach, ona nie ma sensu. Bo nie ma mieć sensu, bo to nie jest logika, tylko to jest miłość. Została tak jak radość. Jaki ma sens skakanie na trampolinie? Małe dziecko skacze na trampolinę, no i patrzy na niego rozum. No co ty robisz? No? No pouczyłbyś się czegoś, nie? Jaki sens ma radość? Jaki sens ma chodzenie po parku? No to nie ma sensu. No idiotą jesteś? Wiesz, została jest tak jak. Pisarz patrzy przez okno z fajką, to jeszcze jakoś wygląda. Wyobraźcie sobie pisarza, który patrzy przez okno i po prostu patrzy. No idiota. Z fajką to jeszcze wygląda jak filozof, nie? Bez fajki? E. No i teraz. Te wymiary już umysł jest off. Uwalniamy się całkowicie od egolandii. Stuprocentowa wolność. To może być w jednym obszarze życia: z pieskiem. Może wam się uda z waszym partnerem? Brawo. Może się uda wam, jeżeli chodzi o. No nie wiem, chodzenie po parku i doświadczaniem parku, bycie parkiem, bycie jednością z tym wszystkim. To może być jakiś jeden obszar, bo tak się generalnie zaczyna tą zabawę, że odkręcamy te niższe i wchodzimy na wyższe w pojedynczych obszarach. I tak pomału przepracowujemy ten rysztok, który nam yy, rodzice, szkoła i tak dalej wszystko wgrały do naszych głów. No, i teraz ja mogę tak do tego poziomu pokoju poopowiadać, gdzie już jest brak interpretacji i błogość. Najczęściej tego doświadczam przy medytacji, gdzie medytując, właśnie staram się odczuwać błogość. I wtedy są takie momenty, że to jest po prostu naprawdę piękne, i nie da się tego innym słowem powiedzieć, niż błogie, że dla mnie medytacja jest relaksacją, taką przyjemną, że ja mogę medytować i medytować, bo dla mnie to jest błogie, błogie uczucie. No a tak, żeby w ciągu dnia być na tych najwyższych poziomach, no to no trzeba to trenować, nie? Trzeba chcieć, żeby to życie było lekkie. Trzeba łapać się, jak jesteśmy w umyśle. Trzeba łapać się, jak się podpinamy do jakichkolwiek myśli. Trzeba chcieć to osiągnąć, żeby dać sobie szansę to osiągnąć i raczej nie ma bata, nie? Po prostu za mocno są wgrane do naszych kopuł te wszystkie e, interpretacje stare, nie? Nie niesamowicie ułatwiło zrozumienie tych najwyższych poziomów świadomości, tak naprawdę moje poczucie, kiedy ja tańczę, kiedy czuję się wolna, swobodna, niczym nie nieograniczana. I to poczucie, kiedy ja tańczę, czy na parkiecie zawodowo, swoją choreografię, czy kiedy ja się bawię na imprezie, i myślę, że tego doświadcza każdy, bo każdy z was na pewno był kiedyś na jakiejś takiej imprezie, gdzie się super bawiliście. Zeszliście de facto z pakietu i się okazało, że minęło 30 minut. I wy nawet nie wiecie, jak to się wydarzyło. Wy się tak świetnie bawiliście, tak dobrze czuliście. To no po prostu wybyliście tą atmosferą, tym ruchem, tą muzyką. Wybyliście wszystkim, jednością z tym, co się tam działo. Wszystko było na plus. No i de facto tym są te wyższe poziomy świadomości: miłość, radość, pokój. To jest niezachwiany przepływ energii w nas i coś, co jest po prostu. no Niesamowitą przyjemnością w doświadczaniu, bo to jest doświadczanie. Tam nie ma analizy, bo kiedy ja się bawię, tańczę, jest super impreza, to ja się nie zastanawiam, co tam, jak tam, ten, czy się spociłam, czy zmęczyłam, czy o 30 sekund, czy to, czy... Nie, po prostu ja jestem, trwam w tym stanie. Więc, y, na pewno to nie jest tak, że te wysokie nie są dla nas doświadczalne, dla nas przeciętnych ludzi, bo nie bo nie jesteśmy buddą, papieżem. Nie. My ich doświadczamy w życiu codziennym, w takich bardzo trywialnych momentach, rzeczach. I teraz fajnie jest, żeby się na nich w ogóle złapać, że my je mamy. I gdzieś od nich potem sobie brać takie punkty odniesienia, żeby je troszeczkę rozszerzać, rozszerzać, rozszerzać. Ja się złapałam na tym na przykład, Ty masz w medytacji. Ja mam kiedy tańczę, czy kiedy sobie biorę prysznic. Tak, wtedy też jest błogość, pokój, oświecenie, akceptacja. Pięknie, tak? Natomiast y, też nie należy się z nimi siłować. Ja się lubię kąpać. Ty próbowałeś brać zimne prysznice. Akceptacja, pokój, no. Natomiast też nie polecam na pewno chcieć na siłę wejść na wysokie. Próbowałam, nie polecam, bo to znowu jest prąd, i, i że tak powiem, na siłę się tam wbijanie. To już lepiej sobie posiedzieć w tej logice, tam po prostu sobie poprzebywać i w pewnym momencie sami poczujecie, że gdzieś jesteście w stanie w ogóle sobie zinterpretować tą miłość, nawet, która dla mnie była totalnie nienamacalna, gdyśmy o no niej rozmawiali rok to... temu nie jest prosta i teraz też jedna z najważniejszych rzeczy ona tam gdzieś będzie przeplatała się jeszcze ale to jest ważny moment, żeby też to poruszyć nie ma czegoś takiego, że jakaś z tych wibracji jest zła, a druga jest dobra to jest tak jakby powiedzieć, że deszcz jest zły a słońce jest dobre one są inne i teraz problem z tymi wszystkimi emocjami w szczególności yy, tymi jest taki, że my ich nie chcemy my je tłamsimy My je dusimy. I teraz sztuczka i Bayer, to jest, to jest seria duży bajer. polega na tym, żeby zaakceptować je wszystkie. Czyli przytulić tak jak tych wszystkich zrycioli wokół nas, mentalnie, tak samo niezależnie jak się czujemy, zaprzyjaźniać się z tymi emocjami i nie oceniać siebie, że ja jestem gorszy albo lepszy, bo mam więcej rozumu albo więcej strachu. Teraz taki taki przykład: to ja bym chciał więcej strachu w swoim życiu. Ja lubiłem się bać, jak skakałem z samolotu. Teraz się mniej boję i to wcale nie jest fajne. Już jakbym na nie wiem, górnik odbijał kartę i szedł wyskoczyć z samolotu. Fajniej było, jak się bałem. I teraz wiecie, ktoś ma dużo strachu. Jak go zaakceptuje, to jest w stanie z tym strachem fajnie współżyć. Problem jest, jak z nim walczysz i go nie chcesz. Także Chcenie, żeby było lepiej jest tak samo złe, jak nie chcesz się czuć tak, jak się czujesz. A jak to akceptujesz, to nagle się te emocje wyłagadzają. Chodzi o to, żeby nie stawiać oporu. Nie no, budować ściany, a nie oporu. budować muru. To jest trochę tak, jakbyście przychodzili koło płotu, gdzie pies szczeka i byście chcieli, żeby on przestał szczekać. No głupie. Pozwól temu pieskowi szczekać, zaakceptuj pieska i albo sam przestanie szczekać zaraz, bo się już zmęczy, Albo nie chcesz, czekaj, nie ma problemu. I tak samo powinniśmy traktować nasze emocje w ciele. Są? Okej. Okay. Są lepsze? Okej. Okay. Są tragiczne? Okej, okay. minie, tak jak pogoda. Jak się zaczyna łapać ten dystans do tych emocji. I ich nie hierarchizujemy, że one są lepsze czy też gorsze? One po Jedyna są. hierarchia to tak naprawdę lekkie do życia i, ciężkie, i trudniejsze tak. do życia. I tyle. To jest taka. Aczkolwiek też kwestia przyzwyczajenia, bo jak się całe życie <laughs> no. żyje na tych ciężkich, to także tak powiem, fajnie, spokojnie. Dostałbyś w twarz radością i nie wiesz, jak się nazywasz. Nie tak. Wiem. Dobra, i teraz się pobawimy. Dużo osób czytało moje książeczki, ale po bardzo dużej krótce samoocena. I teraz musicie sobie zdać sprawę, że możecie być gwiazdami jak Whitney Houston i możecie mieć ochotę sobie podcinać żyły. Nie musicie być biedakami z Bytomia, nie mieć co do garnka wsadzić, żeby mentalnie się tak wyniszczać. Możecie być Whitney Houston. I teraz to jest nieprawdopodobne, że okoliczności, stan konta to nie ma Znaczenia, liczy się nasz garnek, czy my ogarniamy, czy my nie ogarniamy. A mówiąc poziomami świadomości, w zależności na jakim poziomie świadomości jesteście, tak oceniacie siebie. I możecie do siebie mówić, że jesteście nieudacznikami, głównym nic wam w życiu nie wychodzi, i będziecie mieli tak samo rację, <noise> która nie istnieje, jak sobie powiecie, że jesteście stworzeni na podobieństwo Boga. Kwestia, w co uwierzycie, nie? A na końcu tej zabawy i to mi się najbardziej podoba, jest brak interpretacji. Zraz dlaczego brak? No bo jak już rozumiesz, że możesz coś zinterpretować na tysiąc sposobów, to jak można przywiązać się do jednej interpretacji? To jest szaleństwo. Ja się mogę bawić tymi interpretacjami, ja się mogę z nich nabijać, ale na Boga nie wierzyć. Jak ja sam siebie mogę ocenić na tysiące sposobów, to jest hit. Ja każdego z Was mogę ocenić na tysiące sposobów. Ja bym was inaczej ocenił, wasza mama by was inaczej oceniła, was facet by was inaczej ocenił, wy sami byście się sami inaczej ocenili, kolega inaczej by was ocenił, koleżanka inaczej oceniła. Czujcie, nie ma. I teraz jak my to zaczynamy rozumieć, no to jak można się do jakiejś jednej interpretacji przyczepić? Dla mnie to jest szaleństwo, nie? To jest, to jest psychiatryk, wariatkowo. I chociaż to jest takie proste, że w zależności jaką mamy emocje w ciele, tak widzimy świat. Bo proste, masz w sobie strach, no to widzisz strachy. Masz w sobie miłość, dzielisz się miłością i współczuciem ze światem. Masz w sobie radość, to masz bekę. Masz w sobie rozum, to jest cały czas logika i analizowanie. W zależności jaką masz wibrację w ciele, tak widzisz rzeczywistość. Nigdy w całym swoim życiu, nie oceniliście rzeczywistości taką, jaką ona jest. Bo ona po prostu jest. <ścoughs> PiS po prostu jest. Gej po prostu jest. Oprawca po prostu oprawił. <ścoughs> Jeżeli jest takie słowo. Ktoś bliski nam po prostu umarł. I teraz my, jako najbardziej kozackie stworzenia, może nawet w całej galaktyce, chociaż galaktyka duża, planet dużo, Eee, mamy możliwość decydowania, jak się czuć w związku z daną sytuacją, co myśleć w związku z daną sytuacją. I teraz wyobraźcie sobie, że my się tego nie uczymy w szkołach. Mama mia, Jak my możemy się tego nie uczyć? Że możemy na tysiące sposobów interpretować. Ignorancja. Pierwsze szkolonko, nie? Ignorancja. Nie interesujemy się. Nie chcemy rozwiązywać problemów. Nie chcemy słyszeć innych wariantów. Ego, 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 które jest po prostu takim motherfuckersem, że robi wszystko, żeby te jego idee i te klucze, żeby to wszystko tam funkcjonowało. No i e, no dla, dla mnie to poukładanie przez Hawkinsa to tymi emocjami, no to to jest po prostu jakiś hit. Nie? Teraz jak ja patrzę na ludzi, to ja widzę właśnie energię. Ja widzę złość, ja widzę strach, widzę dumę, widzę radość. Widzę 20% radości, 30 złości. No już widzę wibracje. I teraz jak to ułatwia współpracowanie z ludźmi. Jak to ułatwia tworzenie biznesu z kimś. Patrzysz na kogoś, i ty już wiesz. To jest dobry myk, nie? że y, mogę zrobić tak i każdego z was zmanipulować, jak mi się tylko podoba. Bo jak ja umiem kontrolować swoje emocje, a wy nie potraficie swoich, no to powiesz komuś. No ale dzisiaj chujowo wyglądasz. Wiesz, jak on mógł mi tak powiedzieć, wiesz? Wiesz, że zaczynasz patrzeć, wiesz, czy coś się oblajesz, albo. Sam chujowo wyglądasz. Wiesz, i teraz wystarczy komuś normalnie zrobić tak, i on ma wgrane do głowy na całe życie program. Ludzie sobie z tego sprawy nie zdają. To jest tak, można komuś. Bym 10 razy powtórzył ta świnia, świnia latająca z wielkim wackiem, i wy zaraz będziecie mieli zaszczepione do waszych umysłów świnie z wielkim wackiem. Nowa świadomość. I teraz, I teraz hitem jest to, no już gdzieś tam przelatuje, nie? I teraz hitem jest to, że bez. Bez waszego pozwolenia. Teraz zauważcie, bez waszej zgody została zaszczepiona jakaś tam idea. Wy mnie nie pytaliście o zgodę. Wy nie jesteście nawet w stanie sobie. A, wezmę tą informację, nie wezmę tej informacji. Ona jest po prostu wszczepiona i ona już zostaje. Na dłużej, na krócej, ale zostaje. A jakbyśmy powtarzali to codziennie po 3 godziny, no to ten wacek, byście z nim spali, jedli. Rozumiecie, pół życia. I teraz tak jest z tymi wszystkimi ideami, które zostały wam zaszczepione. <laughs> <laughs> jedyny mi się bardziej podoba, to <laughs> no, Zależy, jaki poziom świadomości. No, ty da radości, tak, da radości. <laughs> no, i teraz zobaczcie, jaki to jest niesamowite, że bez naszej zgody nam jest zaszczepiane masę idei, masę wartości, emocji. To jest wgrane. Normalnie, jakby ktoś nam implant strzyknął, tak samo mamy te emocje, tak samo mamy te myśli. No, hit. I też to fajnie pokazuje, że raz spojrzenie sobie na mapę Hawkinsa nie załatwia sprawy, bo jeżeli tyle lat wgrywały nam się pewne systemy, no to formatowanie dysku też chwilę zajmie, nie? Także tutaj, żeby te pewne rzeczy w sobie zaszczepić na nowo albo wgrać nowe, no to trzeba tak naprawdę zdominować te stare. Te, które Wam są już, że tak powiem, nie, niepotrzebne. Dlatego ta mapa jest fajna, ale nie na zasadzie, że fajnie zobaczyłam, zaznajomiłam się Git. Już? Okej. Okay. Tylko y, ja naprawdę się tutaj zgadzam z Dawidem, że y, fajnie jest sobie wziąć do serca tą mapę, sobie przestudiować dla siebie, i nawet bym powiedziała, że się jej nauczyć. No, de facto tabliczki mnożenia się wszyscy Na nauczyli. Pamięć. No, ja nie. Do dzisiaj tabliczki mnożenia nie umiem, ale... Ja no, też nie. Aczkolwiek... Ja nawet nie bym nie podzielił, czujecie to? Jak jest, ta, tą kreskę się robiło. Ale Hawkins chyba bardziej przydatny niż tabliczka mnożenia. No ale mnie to nie jarało. No. <laughs> Teraz kalkulatory, no. I, I też znowu, wystarczy sobie powiesić ją w takim miejscu dosyć widocznym i, i sobie spoglądać za każdym razem. Albo nawet jak macie jakąś taką sytuację bardziej patową w swoim życiu, czy ze sobą, czy z kimś, z jakimś czynnikiem zewnętrznym, no, to sobie patrzycie na tą mapę i tam szukacie jakiegoś odnośnika do tej sytuacji. I to już się fajnie utrwala. To już jest fajne. I to już jest utrwala. usystematyzowane, nie, że nieograniczone możliwości interpretacji, nie, że e, tam pozytywne, negatywne, tylko tu już macie chirurgię, nie? Ciach pach. Radością, rozumem, neutralnością, dumą, strachem, winą. To jest hit, że możemy już laserowo bawić się tymi interpretacjami. Laserowo wpływać na innych ludzi. Laserowo wpływać na swoje życie. No to tu się, tu się otwierają takie możliwości, że jak ktoś zrozumie już mechanizm, no to, to już nic nie jest w stanie was zatrzymać. Wy możecie, będziecie mieć coraz więcej radości w swoim życiu, coraz więcej będziecie podejmować decyzje logiką, a nie emocjami typu strach, typu rządza. Z logiki będziecie korzystać. Co jest fajne, ja trochę na chwilę wylecę do, do tego odnośnie biznesu, ale ja zawsze mi się wydawało, zanim ja poznałam tą tablicę, że ja. Jak ja znajdę takich klientów do tego mojego studia, do tej konwencji, jak ja sobie wymyśliłam, gdzie ja w ogóle takich ludzi znajdę? I ta mapa mi pokazała, że klienci już są. Ja muszę stworzyć, nawet Miejsce nie stworzyć, na wyższych wibracjach, wydelegować ludzi tak naprawdę na różnych poziomach świadomości, bo klienci są na różnych poziomach świadomości. I ja mam instruktora, który jest bardziej na radości. I z wszystkiego kręci bekę. Mam instruktora, który jest bardziej ciepły, przyjemny, pozytywny, no taki misio do przytulania. Mam instruktora, który dziocha, weź ogarni. I generalnie to, co jest niesamowite, że każdy z nich ma full grafik, bo tak samo klienci są na różnych poziomach wibracyjnych, i ta mapa dała mi możliwość zdiagnozowania tych klientów, że nie ja szukam jednego odpowiednika idealnego, tylko tak naprawdę mamy. Spektrum duże, pole działania, i tutaj tak naprawdę im ja jestem większym szpecem w tej, w tej tablicy, tak naprawdę, to, to jest mi łatwiej tutaj w ogóle się z ludźmi układać w jakikolwiek sposób. Z pracownikami, z klientami, prowadzenie całego marketingu w ogóle z punktu Hawkins'a jest nagle takie, że ła, wow, mogę komunikować z punktu depresji. Mam klientów, mogę komunikować z punktu radości. Tak samo. I teraz zupełnie inaczej będzie komunikował ktoś, kto prowadzi dla dzieci, a zupełnie inaczej ktoś, kto prowadzi dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodych ludzi. I tutaj tu se sami szachujemy, co my chcemy, co my potrzebujemy. Takich grupy odbiorców dotrzeć, nie? Patrzymy na tą mapkę i ognia, nie? To to dzisiaj do skołata. tych, co się boją, nie? No i lecimy jakoś tam z koronawirusem, la, 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 że. No i teraz można ich albo udobruchać, albo z nimi walczyć, nie? żeby walczyć, no to koronawirus nie istnieje, tralala i ludzie, którzy się boją, to idioci. No i zaraz będą obrońcy tych, co się boją, Moment, momentalnie, nie? I teraz wiecie, można bawić się tym i budować marketing, firmy, działalności w oparciu o poziomy świadomości, w zależności do kogo chcemy trafić. No hit. Teraz nie dość, że możemy tak wpływać na ludzi i bawić się ich poglądami, <grywka> wywierać na nich wpływ, żeby jakoś reagowali. No to tak samo można w relacjach w domu kombinować, żeby było lepiej. Jak wiesz, że chłopiec na złości, no to inaczej się zachowujesz, inaczej dobierasz słów. Wiesz, kiedy, kiedy się odzywać, kiedy się nie odzywać. No rozumiecie, zaczynacie znać zasadę tych fal, które gdzieś tam mają te przepływy, odpływy. I wy możecie zacząć budować tamki, jakieś tego, wiecie. Normalnie zaczynacie mieć narzędzia do tego, żeby Uwolnić się całkowicie, być niezależnym, tworzyć swoje fale, no kosmos. No, to, to, to jest nieprawdopodobne. A teraz jestem ciekaw, czy oni dostali też wariant yy, pusty? Tak. Dostaliście puste kartki, kochani. No i teraz co macie na tych pustych kartkach, bo ja nawet nie pamiętam? Mają puste, puste rubryczki. Są puste rubryczki. No to teraz, kochani, dla Was yy, zadanko żebyście jakiś swój problem, jeden, no bo każdy z nas ma jakiś taki głównodowodzący, rozpisali sobie przez te emocje. No i wspierajcie się tą mapą poziomu świadomości, bo tam są opisane te emocje. Postarajcie się przez różne poziomy to właśnie zinterpretować. Czyli jakby zinterpretował to wstyd. Jakby zinterpretowała to wina, która obwinia. Jakby zinterpretowała to depresja, która nie widzi żadnego sensu. Jakby zinterpretował to żal, który się żali ciągle z tej przeszłości i ma smutek i żal za to, co było. Jakby to zinterpretował strach, który się boi. Jakby zinterpretowała to żądza, która chce, żeby było inaczej niż jest. Jak złość, którą to wszystko złości. Już David udowodniłeś, że umiesz na pamięć. dobra. Pobawcie się swoim jakimś takim, bo każdy z nas ma jakieś takie, wiecie? Smrodek swój. Tak. To ten główny bączek. Sobie tak machnijcie. Bez jakiejś większej analizy, głębszej. Postarajcie się na flow polecieć. I jak będziecie się wspierać, mapą poziomu świadomości będzie Wam całkiem łatwo. Ewa możesz puścić music. Turn it on. Damy 30. Damy dwie minutki. Zinterpretujmy to na kilka sposobów. Rozlała się kawa na mój parkiet za 80 tysięcy. Jeszcze kredyt niespłacony. Zależy kto rozlał.